Dzień dobry, kochani, Paulina Kozielowska. Rozpoczynamy nasz program Zagadkowa Wyspa. W tym momencie już pierwsza zagadka pojawia się na ekranie. No i zobaczymy, co reżyser dla nas przygotował. No powiem wam, że ja już wiem, bo jest to zagadka na rozgrzewkę, zagadka dla każdego, także każdy myślę, że będzie sobie w stanie z nią poradzić. No i widzimy, że zagadka za 25 zł. To skoro rozgrzewamy się, to rozgrzewamy się za 25 zł. No i musicie znaleźć różnicę, która jest między jednym a drugim obrazkiem. Te obrazki z pozoru wyglądają identycznie, ale jeden z nich różni się czymś tam od pozostałego. No i jeżeli ktoś ma pomysł, no to szybciutko niech wybierze numer. Zagadka dla spostrzegawczej osoby, ale ta różnica nie jest jakaś taka niewidoczna. Ona raczej jest zauważalna, także jeżeli ktoś w tym momencie ma chwilkę, którą może poświęcić naszemu programowi, to zapraszam tutaj do mnie do studia. 704-304-304 to jest numer, który wybierasz, żeby wpaść tutaj do mnie do programu. Ten numer wybierasz zarówno z telefonu komórkowego, jak i stacjonarnego. Moi drodzy, w międzyczasie, jak wy będziecie szukać różnicy między jednym a drugim obrazkiem, to ja przypomnę zasady naszego programu. Aby wziąć udział w naszym programie, trzeba mieć ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać, dzwoniąc pod ten wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz, dzwoniąc pod nasz numer, a szczegóły, kochani, znajdziecie w regulaminie na stronie www.łowczynagród.com. Bardzo słabo słyszę muzyczkę. Czy mogłabym reżysera prosić o troszeczkę głośniejsze tutaj brzmienie? O, super, no bo mam nadzieję, że wy słyszycie tę muzykę teraz już tak dobrze jak i ja, że od początku słyszeliście tak samo dobrze właśnie te dźwięki. No jednak, kiedy te rytmy są, to sympatycznie nam się rozwiązuje zagadki. No ale kochani, ja już chyba powinnam usłyszeć pierwszy telefon. To jest zagadka rozgrzewkowa, także wydaje mi się, że już pierwsza osoba powinna tutaj do mnie do studia za chwilkę wpaść. 704-304-304. No, czekamy. Jedna osoba. Gdzie ta różnica może być? Przyjrzyjcie się tej pani i tej... po lewej i po drugiej stronie, no i zastanówcie się, gdzie ta różnica może być. Ja powiem tak, myślę, że panowie nie powinni mieć problemu ze znalezieniem tej różnicy. Taka wskazówka. Szybciutko, kochani, jedna osoba, zapraszam tutaj do mnie do studia. Ja wiem, gdzie ta różnica jest, bo tak jak wam mówiłam, zagadki przed programem widziałam, także tę różnicę reżyser mi pokazał. Nawet nie miałam czasu, żebym sama rozwiązywała te zagadki, po prostu reżyser wskazał mi, gdzie te różnice są. No i mam nadzieję, że już jest jedna osoba, która wypatrzyła różnicę między jednym a drugim obrazkiem. Dwa obrazki z pozoru identyczne, ale tylko z pozoru, bo jest tam jeden taki szczegół, który różni jeden obrazek od drugiego. Czy jest ktoś, kto już ten szczegół zauważył? Jedna osoba jest mi potrzebna. Czekam. 704-304-304. No i jedna osoba. Ktokolwiek, kochani? Jedna osoba wystarczy. Szybciutko, kochani, jedna osoba. Już powinnam usłyszeć telefon. 704-304-304. Kto wybiera ze mną numer? Tak jak wam mówię, niezależnie czy macie telefon stacjonarny, czy komórkowy pod ręką, wybierzcie ten numer, jeżeli macie oczywiście rozwiązaną zagadkę. Wiecie co? Widzę, że jakiś problem jest z tą zagadką, to ja może poproszę reżysera, żeby dał tę zagadkę po prostu na pełen ekran.
Bo skoro z zagadką jest problem, to dajmy tę zagadkę na pełen ekran, bo już powinnam usłyszeć rozwiązanie. To jest naprawdę, wydawało mi się, prosta zagadka, chociaż może ona taka prosta nie jest, bo ty mi powiedziałeś, gdzie jest ta różnica, gdzie jest ten szczegół, który różni jeden obrazek od drugiego, a może to wcale nie jest takie proste. Także poproszę reżysera, żeby rzucił zagadkę na pełen ekran i dajmy widzom jakiś czas na to, żeby rozwiązali tę zagadkę. No właśnie, na przykład 2 minutki, powiększmy zagadkę, niech się widzowie skoncentrują na niej. Czas na myślenie, czas na szukanie różnicy. Za 2 minuty wracamy tutaj do studia i zapraszam pierwszą osobę. Kochani, ostatnie sekundy, 10 sekund nam zostało, także już powinnam usłyszeć odpowiedź, już powinnam usłyszeć jeden telefon i osobę, która powie mi, który obrazek i czym tam różni się od tego drugiego. Moi drodzy, szybciutko jedna osoba, tutaj musicie mi wytłumaczyć, czym ten obrazek się różni. To nie jest tak, jak szukamy jednego obrazka, który różni się od pozostałych, że wystarczy, że podacie mi współrzędne. No tutaj musicie mi powiedzieć, chociażby jakoś umiejscowić tę różnicę, tak? Opowiedzieć o tej różnicy, żeby inni wiedzieli, gdzie ta różnica jest. Kto już znalazł? No powiem wam szczerze tak, że reżyser już mi tutaj mówi, że gdyby wiedział, że taki problem będzie z tą zagadką, to by jej po prostu nie dawał. No ale dzisiaj różne zagadki, dla każdego coś się znajdzie, dla każdego coś miłego. Można powiedzieć tak, że jeżeli nawet z tymi zagadkami jest problem, no to zostańcie przed telewizorami, bo czekają na nas kolejne zagadki. Ale czas na szukanie, czas na wypatrywanie tej różnicy już się skończył. Także teraz dzwonimy 704-304-304. 25 zł dla... Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią. Gdzie jest ta różnica? W tych koralikach na szyi. No i jak? Wystarczająco dobrze pani wytłumaczyła dla reżysera? Tak, dobrze, dobrze, reżyser bije brawa, kochani, 25 zł i już pani wygrywa, także gratuluję serdecznie. Dlatego właśnie mówiłam, że panowie nie powinni mieć problemu ze znalezieniem tej różnicy. A tutaj proszę, pani wpadła do studia, no i bardzo dobrze, także 1-0 dla pań. A my kolejną zagadkę już mamy na ekranie, też za 25 zł. No i tak samo musicie znaleźć... A, ja widzę, że jest trudnie, to ja nie zauważyłam tego, a nawet nie wiem, która jest ta druga różnica, bo reżyser mi wskazał tylko jedną różnicę, a drugiej mi nie wskazał. Myślałam, że tutaj też będziemy szukać jednej różnicy, a okazuje się, że szukamy aż 2 różnic. Moi drodzy, jeżeli ktoś z was jest teraz przed telewizorem i ma chwilkę, to zapraszam do poszukania tych 2 różnic. No może być problem ze zagadką, bo mamy jednolite tło, takie jasne tło i zawsze jak to tło jest jasne, to zagadka jest trudniejsza. Ale mam nadzieję, że ktoś z was sobie za chwilkę poradzi. 50 zł, moi drodzy, widzę, że reżyser daje. No i bardzo słuszna decyzja, no bo 25 zł było, kiedy szukaliśmy jednej różnicy, teraz szukamy 2 różnic, także 50 zł. No i moi drodzy, 704-304-304. Kto znajdzie tę różnicę? Niech szybciutko tutaj do mnie do studia wpada. Zapraszam. 2 różnice.
No tutaj nie mamy jakiegoś naszyjnika, nie mamy, prawda, jakiejś biżuterii. Także tutaj, no jeżeli chodzi o te elementy, to tutaj raczej ta różnica nie mogła się skryć, no bo przy poprzednim obrazku mieliśmy ten piękny naszyjnik i tam ta różnica była usytuowana, a tutaj przy biżuterii raczej ona się nie będzie znajdować. No to gdzie ona się znajdzie? Gdzie jest ta różnica? Jedna i druga oczywiście, bo nie zapłacę 25 zł, jeżeli ktoś tutaj wpadnie do mnie do studia i poda mi jedną różnicę. Kompletną odpowiedź płacę osobie, która poda mi dwie różnice. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, proszę panią, tu przy pasku i włosy u góry z prawej ręki tam ma szersze, a tutaj krótsze. Takie wąskie. Sprawdzamy, już, momencik, sprawdzamy. Widzę, że pan... Ale fajnie, sprytnie pan to wypatrzył. Ja widzę, że tutaj jeszcze trzecia różnica była przy dekolcie, ale gratuluję panu, naprawdę super i bardzo szybko pan wypatrzył te różnice, także jestem zaskoczona, że tak błyskawicznie to się wydarzyło, że tak szybciutko usłyszałam telefon. Także naprawdę ogromne gratulacje, 50 zł wędruje do pana, a my wędrujemy do kolejnej zagadki. No i znowu mamy dwa zdjęcia, znowu dwie piękne panie, no i trzeba znaleźć... Aż trzy różnice widzę, 75 zł zobaczyłam, że się pojawiło i tak sobie pomyślałam, że na pewno nie bez przyczyny te pieniądze się pojawiły, że z pewnością tutaj będą trzy różnice. No i zgadza się, w poleceniu jest napisane, znajdź trzy różnice między obrazkami. Moi drodzy, jak tylko będziecie mieli trzy różnice, to sami widzicie, trzeba szybciutko reagować, bo tutaj pan przy poprzedniej zagadce błyskawicznie wpadł do mojego studia, także w ogóle chwila, moment, już tutaj pana usłyszałam, także naprawdę szybciutko reagujemy, szybciutko działamy, wybieramy numer, jak tylko mamy już rozwiązaną zagadkę. No kochani, tutaj nie mamy jednolitego tła, ale do odmiany mamy jakieś serduszka, płatki, róż jakieś, prawda? No to gdzieś może w tych płatkach jakaś różnica jest ukryta, no ale to straszne by było, bo trzeba byłoby te płatki bardzo dokładnie obejrzeć, bo troszkę tych płatków jest. No na pewno jest to zagadka, która wymaga od nas troszeczkę czasu, także jeżeli nie masz czasu, to nie zachęcam cię do rozwiązywania tej zagadki, bo to nie jest zagadka, którą rozwiążesz przechodząc z jednego pokoju do drugiego. To jest zagadka dla osoby, która ma chwilkę, którą może poświęcić tej zagadce, przypatrzy się tym obrazkom dokładnie, trzeba się po prostu milimetr po milimetrze przejrzeć jednemu i drugiemu obrazkowi. Jak tylko znajdziesz trzy różnice, to szybciutko do mnie tutaj dzwonić 75 zł. No i podobna sytuacja jak przy poprzedniej zagadce. Nie dzwoń, jeżeli masz jedną różnicę, nie dzwoń, jeżeli masz dwie różnice, bo ja tej sumy nie będę mogła rozbić na przykład na troje zwycięzców, że każdy zabierze 25 zł. Kochani, ja wręczę 75 zł jednej osobie, która wskaże mi trzy różnice między obrazkami. Czy jest ktoś taki przed telewizorem? Szybciutko 704-304-304. Jedna osoba. No. Kochani, 25 zł za różnicę można powiedzieć, tylko że musisz podać trzy różnice. Muszę usłyszeć tutaj kompletną odpowiedź. Czy jest ktoś przed telewizorem, kto już tę zagadkę rozwiązał? 75 zł dla... No bardzo szybko usłyszałam telefon przy poprzedniej zagadce, błyskawicznie. Co się stało? Co się stało jeszcze raz? A reżyser, a ja się cieszę już, słuchajcie, bo reżyser mi tutaj właśnie coś powiedział, ja tak nie dosłyszałam, mówię jeszcze raz, co ty mówisz, że kolejne zagadki już szykuję, bo widzisz, że dzisiaj mamy bardzo dobre tempo. No właśnie też wydaje mi się, że dobre tempo, dzisiaj mamy i mnóstwo zagadek rozwiążemy, mnóstwo pieniędzy przede wszystkim mam nadzieję, że naszym widzom oddamy. W tym momencie, zobaczcie, już trzecia zagadka, tak naprawdę program dopiero się rozpoczął, a wszystko dlatego, że bardzo szybko słyszę telefony od was. To znaczy, że bardzo szybko
znajdujecie te różnice. No ale czy ja wiem, czy kolejna zagadka będzie też z różnicami? No zobaczymy. Na razie gramy tę zagadkę. Trzeba wskazać trzy różnice między dwoma obrazkami. Jeżeli jest taka osoba, zapraszam szybciutko tutaj do mnie do studia. 704-304-304. No na razie zagadki na spostrzegawczość gramy. Ćwiczymy wzrok. Są to na pewno zagadki dla osób, które mają już ten sokoli wzrok, które wcale tego wzroku nie muszą ćwiczyć, tylko ten wzrok już po prostu taki mają. Na pewno takie osoby mają tutaj przewagę, a na pewno przewagę mają te osoby w ogóle, które są przed telewizorem, bo o tej porze jeszcze niewielu graczy, także wykorzystajcie to, że oglądacie program już od samego początku, bo nie wszyscy jeszcze są przed telewizorem, także jeżeli ty już przed telewizorem jesteś, no bo za chwilkę możesz zarobić 75 zł. Konkurencji jeszcze nie ma. Konkurencja dopiero teraz wraca pewnie z pracy. No i za chwilkę się pojawi. Dlatego przy tych pierwszych zagadkach dużą szansę mają te osoby, które postanowiły dzisiaj zostać w domu. Trzecia zagadka na ekranie za 75 zł. Już dwie osoby wygrały pieniądze. Czekamy na kolejnego gracza. Kochani, jeżeli tylko będziecie mieli trzy różnice, to szybciutko wybierzcie do mnie numer 704-304-304. Pamiętajcie o tym, że musicie te różnice opisać. Musicie mi powiedzieć, no tak jak przy poprzednich zagadkach tutaj gracze do mnie wpadali do studia i mówili, na czym ta różnica polegała. Także bardzo fajnie, że opisujecie w taki sposób te różnice, że reżyser nie ma się do czego przyczepić, że może wręczyć te pieniądze, a za chwilkę mam nadzieję, że komuś wręczy 75 zł. Bo trzecia zagadka się w tym momencie na ekranie pojawiła. Trzy różnice między obrazkami. Czekam na osobę, która za chwilkę mi wskaże te trzy różnice. 704-304-304. Czekam. No, ciekawa jestem, czy ktoś już sobie poradził z tą zagadką. Wiem, że to jest trudniejsze. Wiem, że tutaj więcej czasu potrzebujecie, bo tutaj trzeba znaleźć aż trzy różnice. Ale warto się skoncentrować, bo warto zarobić 75 zł. Tutaj już nie gramy o 25 zł, tylko gramy o 75 zł, no bo zagadka jest trudniejsza. Na pewno wymaga większej ilości czasu. Trzy różnice, to trzeba się skupić, skoncentrować. Jak będziecie mieli jedną różnicę, to zapiszcie ją sobie szybciutko na kartce. Wybierzcie numer i jednak dopiero jak będziecie mieli trzy różnice. Nie dzwońcie nawet z dwiema różnicami, bo nie będę mogła zapłacić 50 zł. Mogę zapłacić 75 zł osobie, która poda mi kompletną odpowiedź tutaj na antenie. Czy jest taki gracz przed telewizorem już? 704-304-304. I uwaga. No to czekamy. Jedna sprytna osoba. No co się dzieje, kochani? Tak dobrze nam szły te dwie zagadki, a teraz jakiś zastój. Czekamy. Wiesz co, to może daj czas na myślenie, no tak jak przy poprzedniej zagadce, bo z tą pierwszą zagadką mieliśmy jakiś problem. Dajmy zagadkę na pełen ekran i tak jak przy poprzedniej właśnie zagadce, dwie minutki, czas na myślenie, czas na szukanie i może ktoś sobie poradzi, a za dwie minutki dzwonimy. Dobra, to umówmy się tak, że jak będziecie mieli trzy różnice między obrazkami, to od razu wybierzcie numer, a za dwie minuty wracamy.
I uwaga, kochani, mamy 0. 75 zł wędruje do. Mam takie pytanie, komu z Was ten czas na szukanie pomógł? No bo kochani, dałam Wam czas na szukanie, reżyser się na to zgodził, no i teraz reżyser mnie się pyta, Paulina, że to był dobry pomysł, że ten czas na szukanie daliśmy. Mnie się wydaje, że tak. No to wybieramy numer. Jeżeli ktoś znalazł oczywiście trzy różnice między obrazkami, 7, 0, 4. 3-0-4-3-0-4. Teraz dzwonimy. Jedna osoba. Trzy różnice. No bardzo ciekawa jestem, kogo tutaj usłyszę. Już usłyszałam dzisiaj dwie osoby, a tak naprawdę program trwa dopiero 20 minut, moi drodzy. Także no fajny mamy wynik. Jak dalej nam tak będzie szło, to naprawdę chyba jakiś rekord pobijemy dzisiaj, jeśli chodzi o zagadki. Trzecia zagadka na ekranie jeszcze przez moment, bo za chwilkę ktoś z Was pewnie tę zagadkę rozwiąże, no i wtedy pobiegniemy do kolejnej, czwartej zagadki, przewidzianej na dzisiejszy program. Uwaga! Moi drodzy, to co? 704, 304, 304. Jedna osoba. Kto? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Brak jest paseczka u buta, brak też czerwonego liścia z lewej strony na wysokości szyi, no i jest dłuższy rękawek na ręce tej trzymanej z tyłu. Reżyserka? Zgadza się. Brawa, brawa dla Pani. Naprawdę trzeba było mieć sokoli wzrok, bo tutaj właśnie tak jak mi się wydawało, jedna z tych różnic kryła się przy tych kładkach, czy tam liściach, jak to Pani powiedziała. No i rzeczywiście to była troszkę pracochłonna zagadka, ale przechodzimy dalej do kolejnej zagadki. No i reżyser mi tutaj coś przyniósł, moi drodzy. Kochani, przyniósł mi kopertę. I od razu mi mówi, że Paulina, ćwiczyliśmy spostrzegawczość, teraz będziemy ćwiczyli pamięć. No dobra, no to super, fajnie. Co my mamy zrobić? Podać słowo z koperty. Kochani, ja mam tutaj czerwoną kopertę z tym znakiem zapytania i w mojej kopercie jest słowo, które da się wyczytać z tych literek. No więc waszym zadaniem jest wybranie kilku literek i podanie mi słowa z koperty. Jeżeli ktoś z was jakieś słówko proste oczywiście wyczyta, no to super, szybciutko, tylko niech wybiera do mnie numer i podaje mi to słowo tutaj na antenie. 704-304-304, numer telefonu bez zmian, zapraszam przygotowaną osobę do wzięcia udziału w programie. Moi drodzy, tablicy tutaj nie mamy, no bo tablica, po co? Po co tablica, skoro zagadka prosta i chwila, moment i tę zagadkę rozwiążecie. Tylko od razu Wam mówię, że uważnie trzeba słuchać mnie i uważnie musicie słuchać siebie nawzajem, bo to jest zagadka dla osób, które mają dobrą pamięć i które umieją się skoncentrować. Także to nie jest zagadka dla osób, które nie mają czasu i na przykład 100 tysięcy rzeczy w domu w tym momencie ogarniają i jedną z tych rzeczy jest oglądanie telewizji. Moi drodzy, no niestety, to jest zagadka dla tych osób, które mają czas, które mogą usiąść przed telewizorem i nawzajem siebie słuchać. Bo to jest zagadka na pamięć. Także jeżeli ktokolwiek z Was znajdzie słówko, które można wyczytać w tych literkach, zapraszam tutaj do mnie do studia. 704 304 304. Jedna osoba.
kto to będzie. Może się okazać, że z pierwszym telefonem rozwiążecie tę zagadkę. Właśnie dlatego też tej tablicy tutaj nie przytargałam, bo stwierdziłam, że naprawdę słówko proste, zagadka prosta. Te literki są tak dobrane, że tych słów można niewiele ułożyć, także pomyślałam sobie, a po co mi ta tablica? Tak naprawdę niech zostanie nagrodzona osoba, która ma dobrą pamięć. No i wcale tych słów i tak wiele pewnie tutaj nie usłyszymy, a być może z pierwszym telefonem rozwiążecie zagadkę. Moi drodzy, no tak się też stało, bo parę razy ostatnio mieliśmy taką sytuację, że na tej tablicy praktycznie nic nie musieliśmy zapisywać. Marcin któregoś razu mówił mi, że nic nie zapisał na tablicy, bo z pierwszym telefonem rozwiązaliście zagadkę. Ja miałam kiedyś sytuację, że z drugim telefonem, innym razem miałam sytuację, że z piątym telefonem rozwiązaliście zagadkę. Także naprawdę, moi drodzy, bardzo szybko te zagadki rozwiązujecie, dlatego tak sobie dzisiaj pomyślałam, nie będę tej tablicy w ogóle brała, no bo skoro taka dobra pasta, no to nie ma sensu, żeby te tablice tutaj brać, bo chwila, moment, zagadka zostanie rozwiązana. No, może znowu z pierwszym telefonem. Ze mną jeszcze z pierwszym telefonem zagadki nie rozwiązaliście, tylko z Marcinem, więc troszeczkę czuję się zazdrosna. Mam nadzieję, że ktoś z Was już teraz wybiera do mnie numer do studia 704-304-304. Wybieramy niektóre literki, układamy słowo, podajemy to słowo tutaj na antenie i wygrywamy 100 złotych. No, to kto z Was już jakieś słówko ułożył, wyczytał z tych literek? Jedna osoba. Trzeba jakieś słówko wyczytać. 704-304-304. Komu się udało? Komu się udało jakieś słowo wyczytać? Kto wybrał literki i wyczytał słówko tutaj z tych liter, które są obok mnie? 10 literek. One są celowo tak, te literki dobrane, żeby tych słów można było ułożyć jak najmniej. Także naprawdę tych słów jest niewiele, garstka można nawet powiedzieć. Chwila, moment, zagadka zostaje rozwiązana. Przez kogo? To co, może wybieramy numer razem? 704-304-304. Uwaga! Czekam. Jedna osoba. Czekam. Kochani. Nikt nie ma żadnego pomysłu, no co się dzieje? Jedna osoba jest mi potrzebna, ale to teraz, uwaga. No kto? Kto wie, jakie słowo można wyczytać z tych literek? Proste słowo. Być może słowo, o którym myślisz, jest w mojej kopercie, dlatego ja bym na Twoim miejscu szybciutko wybierała numer, bo za chwilkę ta zagadka stąd zniknie. Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna teraz. Uwaga! No co się dzieje? Czekamy. Siedem zero cztery, trzy zero cztery, trzy zero cztery i jeden gracz. Muszę szybciutko, kochani, co się dzieje? Muszę teraz usłyszeć telefon. Jedna sprytna osoba, uwaga. Nie ma pomysłu? No dobrze, to skoro nie ma pomysłu, to może spróbujemy oddać tego naszego małego bonusa. Zaproponujemy 500 zł osobie, która poda mi słówko z koperty, a następnie odpowie na 5 bardzo prostych pytań. Co reżyser na to? Reżyser chyba zgadza się. 500, kochani, nawet. Zagadka za mały bonusik. No bo zagadka nie jest trudna.
trudno, naprawdę mam proste słowo w kopercie, także chwila, moment i ktoś zarobi te pieniądze. Tylko kto? Kto już ma pomysł na słowo, bo najpierw, żeby sięgnąć po 500, trzeba mi to słowo podać. Innej możliwości nie ma, trzeba najpierw tutaj wpaść do mnie do studia i podać mi słówko, które mam w kopercie. Jakie słowo ja mogę mieć w tej kopercie? Proste słowo, kochani. Oczywiście nie jest jakiekolwiek słowo, tylko to jest słowo, które można ułożyć z tych literek. A z tych liter można ułożyć naprawdę niewiele słów, bo te litery celowo są właśnie w ten sposób dobrane. No i ważna informacja, żeby te literki się, kochani, nie powtarzały, bo nieraz jak gramy tę zagadkę, to po prostu nie wiecie i podajecie mi jakieś słówko, że na przykład dwa razy wykorzystacie literkę M albo R. Tutaj jedynie widzę, że literka A może być dwa razy wykorzystana, no bo ona się dwa razy tutaj pojawia. Jest tutaj na górze literka A i w środkowym rzędzie drugi raz się pojawia. Także dwa razy ta literka A jest i ona dwa razy może się pojawić w moim słówku, a każda inna literka, no niestety, tylko raz może być wykorzystana. Albo stety, no bo gdyby było inaczej, to tych słów byłoby zdecydowanie więcej, a tak, tych słów jest naprawdę mało. Dlatego za chwilkę pewnie ktoś wpadnie na pomysł tego słowa. Mam nadzieję, że w ogóle ktoś wpadnie na pomysł jakiegoś słowa, bo na razie nie słyszę telefonu, a wiem, że trzy osoby są przed telewizorami. Także trzy osoby, mam nadzieję, że walczą. 704-304-304. No i kto? Kto, kochani, z was ma pomysł? Jedna osoba. No, czekamy. No, nie wiem, jakiś problem jest z tą zagadką. Może nie rozumiecie, o co chodzi w tej zagadce. Kochani, to ja wam jeszcze raz szybciutko tłumaczę. Wybieramy sobie niektóre z tych literek i układamy jakieś słowo. Wybieramy niektóre z tych literek, mamy tutaj 10 liter. Wybieramy 3, 4, 5. I teraz tak, podajecie słowo, które ułożyliście tutaj na antenie. No i jeżeli to będzie słowo z mojej koperty, to macie szansę na 500. No wydaje mi się, że już wyjaśniłam dosyć solidnie zasady tej zagadki. Mam nadzieję, że już wszystko jasne. No i mam tylko nadzieję, że ktoś z was jakieś słówko ułożył z tych liter, które są tutaj obok mnie. Może przepiszcie sobie te literki na kartkę i może jak będziecie mieli te litery na kartce, to łatwiej wam będzie to słowo ułożyć. Jedna osoba. 704-304-304. Szybciutko. Kto? Kto z was ma pomysł? Kto już ułożył jakieś słowo? Jedna osoba? No, ani jedna osoba sobie nie poradziła z tą zagadką, ani jedna osoba nie ułożyła słowa, no aż nie chce mi się, szczerze powiedziawszy, wierzyć. Nie wiem, co się dzieje. No nareszcie jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. I jakie słowo pan ułożył? Miarkowane. Miarkowane. No da się. Pan poza chyba literką A nie pan poza literką A wykorzystał wszystkie literki, widzę. No długie słowo. Słucham? A nie, miarkowa dwa razy. Ze wszystkich liter pan ułożył. Ale ja mówiłam, że wykorzystujemy niektóre z tych literek. Kochani, nie układamy tego słowa ze wszystkich liter. Tylko wykorzystujemy, wybieramy kilka literek z tych 10. Niektóre z nich. Jak wybierzemy właśnie niektóre z tych literek, to wtedy podajecie mi to słowo, które ułożyliście. Nie ze wszystkich liter. Wybieracie kilka literek i wtedy podajecie słówko. Kto z was ma jakiś pomysł? No miarkowanie, no ciekawy pomysł. Dzień dobry, witam. Witam. Jakie słowo pan ułożył?
Iwo. Iwo? No da się, ciekawy pomysł. Ale jeszcze nie Iwo, tutaj widzę, że pan z trzech literek ułożył słówko, także z jednej skrajności jak gdyby w drugą, prawda, przechodzimy, ale może do trzech razy sztuka. Skoro nie miarkowanie, skoro nie Iwo, to pamiętajcie, kochani, wasze propozycje, dobrze? Musicie słuchać się nawzajem, żeby nie było żadnej powtórki, bo ja nie mam tutaj żadnej tablicy, także ćwiczymy przy okazji tej zagadki pamięć. Były dwie propozycje, miarkowanie i przed chwilką usłyszałam słowo Iwo. Kto z was ma jeszcze jeden pomysł, bo może właśnie do trzech razy sztuka, może ten trzeci pomysł to będzie strzał w dziesiątkę. Aha, tak, czekamy. Szybciutko, kochani, jeszcze jedna osoba. No kochani, ja tutaj mam jeszcze jedno słowo w mojej kopercie i to słowo nie jest jakieś trudne, także ja się dziwię, że nie słyszę tego słowa tutaj na antenie. Usłyszałam moim zdaniem bardziej skomplikowane słowa przed chwilką, i to miarkowane, i Iwo to moim zdaniem są dużo bardziej wyszukane słowa niż to słowo, które mam w kopercie. Także troszkę kombinujecie dzisiaj, a chodzi o to, żeby dzisiaj nie kombinować proste słowo w kopercie. Jedna sprytna osoba. Kto? Kochani. No czekam. 704-304-304. I... No szybciutko, jedna osoba jest mi potrzebna jeszcze. Kto ma pomysł? Kto wie, jakie jeszcze słówko można ułożyć z tych literek? Kto ułożył jeszcze jedno słowo? Kochani, no tutaj trzeba być szybkim, mieć szybki refleks. Jak tylko to słowo ułożysz, to od razu wpadaj do mnie do studia, bo ja mam proste słowo w kopercie i za momencik ktoś to słowo z mojej koperty wypowie. Usłyszałam dwie propozycje dzisiaj. Dzisiejszy program, przynajmniej ta część programu, która trwa w tym momencie, polega na ćwiczeniu pamięci. Ćwiczymy pamięć. Jedna osoba, która przeoczy jakieś propozycje, no to już raczej odpada z tej zagadki. Tylko ktoś, kto słucha, jakie propozycje tutaj padają, ma szansę zarobić 1500 zł nawet. Kto z was ma jeszcze jeden pomysł? Miarkowane i Iwo. Dwa słowa usłyszałam już. No i muszę usłyszeć jeszcze jedno słówko. Jeszcze jeden pomysł muszę od kogoś usłyszeć. Teraz uwaga. No moi drodzy, szybciutko, bo naprawdę zaraz będę musiała kończyć. Jedna osoba. Kto ma pomysł? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. I jakie słowo pan ułożył? Kawior. Kawior, no bardzo fajne słowo. Sprawdźmy, czy można ułożyć. Można. Można słowo kawior ułożyć, rzeczywiście. Bardzo podoba mi się to słowo, bardzo smaczne słowo pan ułożył. A może za czwartym razem, może z czwartym telefonem uda nam się zagadkę rozwiązać. Kawior dopisujemy do listy naszych słówek, ale jeszcze jakiegoś słówka tutaj nie usłyszałam. To słowo mam w kopercie. Usłyszałam trzy propozycje. Jakie? Pamiętacie? Czy mam przypomnieć? A nie będę przypominać, w końcu to jest gra na pamięć dobrą, także nie będę tak co chwila przypominać. Trzy słowa za nami, może z czwartym rozwiązujemy zagadkę. Witam serdecznie. Tak, witam. Jakie słówko pan dla nas ułożył? Halo? Markowanie. Jeszcze raz? Markowanie. Markowanie. Ale to znowu ze wszystkich liter. No to nie chodzi o to, bo już drugą odpowiedź usłyszałam, że ułożył ktoś słowo ze wszystkich liter. Usłyszałam miarkowane, a teraz usłyszałam markowanie. Dorzućmy troszeczkę kasy, bo wydaje mi się, że jest jakiś problem ze zagadką. 700 zł, może ta siódemka komuś przyniesie szczęście, nawet tyle można wygrać. I jeszcze raz powtarzam, wybieramy niektóre z tych literek,
a nie wykorzystujemy wszystkie litery. Bo jak wykorzystujecie wszystkie litery, no to, moi drodzy, raczej nie masz szans, żeby tę zagadkę rozwiązać. No bo tak jak wam mówię, moje słówko nie składa się ze wszystkich liter, które widzimy tutaj. Także ani niemarkowanie, ani niemiarkowane, te dwa słowa odpadają nam. Inne słowo jest w mojej kopercie. Wybierzmy numer 704-304-304. I czekamy. Kto z was ma jeszcze jakiś pomysł? Kto jakieś słówko jeszcze tutaj wyczytał? Szybciutko, kochani. Jedna osoba. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. I jakie słowo pani ułożyła? Kevin. Jeszcze raz? Kevin. Kevin? Czy kiwi? Kevin. 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 Można, można, można. Ja bardziej szukałam literki V tutaj, ale rzeczywiście po polsku będzie z literką W, także zgadza się, ale jeszcze nie Kevin. No dobra, Kevina w każdym razie dopisujemy do listy naszych słów. A jakie słowa usłyszałam? Markowanie i miarkowane. To są dwa słowa, które usłyszałam z tych liter wszystkie, także one odpadają definitywnie. Także ja nawet tych słów nie będę przypominać. Oprócz tego usłyszałam Iwo, kawior i Kevin. No to jaki ktoś ma jeszcze jeden pomysł, jeżeli ktokolwiek z was jeszcze jakiś pomysł ma, zapraszam szybciutko tutaj do studia. Kochani, bardzo ważna informacja. Trzeba słuchać cały czas tego, co się tutaj w tym programie dzisiaj dzieje. Trzeba słuchać siebie też nawzajem, czyli słuchajcie widzów i ich propozycji, jak wpadają tutaj do studia. Każdy z widzów, który wpada tutaj do studia, podaje mi jakąś propozycję. No i dzięki temu, jak będziecie siebie słuchać nawzajem, to będziemy coraz bliżej rozwiązania tej zagadki. Ja mam nadzieję, że już no, góra z drugim telefonem rozwiążecie tę zagadkę. Naprawdę, kochani, proste słowo w kopercie. No, powiem wam od razu, że to jest jeszcze rozgrzewka, także rozgrzewka cały czas trwa. Już trzy zagadki rozgrzewkowe rozwiązaliście, teraz tę czwartą właśnie rozwiązujecie. A musimy przejść do tej głównej części programu, czyli do tych trudniejszych naszych zagadek. Także no dobrze nam idzie dzisiaj, naprawdę fajnie nam idzie, to już jest czwarta zagadka, także mam nadzieję, że za momencik usłyszę słówko z mojej koperty. Proste słowo. Proste słowo. Prostsze słowo niż te, które do tej pory słyszałam. Te wszystkie słowa, powiem wam szczerze tak, które dzisiaj usłyszałam, są dużo trudniejsze od słowa, które mam dzisiaj w kopercie. Także bardzo was proszę, nie kombinujcie. Dzień dobry. Dzień dobry. I jakie słowo mam w kopercie? Dzień dobry. Jaką odpowiedź ma pan? Palinka, mi się przeruchał. To nie jest dobra odpowiedź, także niestety ten telefon był w ogóle bez sensu, bo komuś zablokował linię. A widzę, że panu poczucie humoru zatrzymało się na tym samym poziomie co jakiś czas temu, także zero rozwoju. No cóż zrobić, że po prostu ludzie się nie rozwijają. Kochani, 704-304-304 to jest numer, który wybieracie, żeby wpaść tutaj do mnie do studia. 700 zł nawet możecie wygrać. No i 10 literek do dyspozycji. Wybieracie niektóre z tych literek. Jak wybierzecie niektóre z tych literek, to od razu wpadajcie do mnie do studia, podawajcie mi słowo. Być może jest to słowo, które mam w kopercie. Moi drodzy, 10 liter. Ale słowo moje nie składa się z 10 literek, bo już usłyszałam dwie propozycje, które są właśnie złożone z 10 literek, czyli miarkowane i markowanie, więc te propozycje odpadają. Jeszcze, moi drodzy, tutaj usłyszałam odpowiedź Iwo, Kevin i kawior. Także bardzo fajne propozycje podajecie. Czekam na jeszcze jeden telefon. 704-304-304. No i? Jedna osoba. Siedemset złotych nawet? No dla kogo? Kochani,
Szybciutko, bo musimy tę zagadkę rozwiązać. Naprawdę, to jest dopiero rozgrzewka, także za momencik przejdziemy do trudniejszych zagadek, na które wiem, że widzowie czekają. No i uwaga. Kochani, kto ma pomysł? No jeszcze muszę usłyszeć. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Jakie słówko pan ułożył? Kania. Kania, no dobry pomysł. Mogą być dwa razy wykorzystane literki A, bo tutaj w naszych literkach mamy dwa razy literę A, także wszystko się zgadza. To słowo Kania dopisujemy do listy naszych słówek, bo jeszcze nie jest to słówko z mojej koperty. Moi drodzy, 700 zł cały czas w grze, ale może tak 1000 zł dajmy, żeby wyrównać tutaj rachunek nasz. 1000 zł nawet, co ty na to? Nawet można 1000 zł wygrać od tej pory. A ja przypomnę szybciutko słowa, które usłyszałam. Z tych słów z 10 literek nie przypominam, ale usłyszałam takie propozycje jak Iwo, Kawior, Kevin i teraz Kania. Także 4 propozycje za nami. Czekamy na telefon od być może już teraz zwycięzcy, może osoba, która teraz wybiera numer do studia, za chwilkę wygra nawet 1000 zł, pod warunkiem, że najpierw poda mi słówko z mojej koperty. Kochani, proste słowo, także bardzo proszę, nie kombinujcie. Kto ma pomysł? 704-304-304. Jedna osoba. No, kochani. Pomysły się skończyły? No ja wiem, że tych słów można naprawdę niewiele ułożyć, bo celowo te literki są właśnie w taki sposób dobrane, żeby tych słów jak najmniej można było ułożyć, żebyśmy tę zagadkę szybciutko rozwiązali, ale no nie wierzę, że nikt nie ma tego słowa, które mam w kopercie. Ja mam w kopercie naprawdę proste słowo, dużo prostsze od tych słów, które usłyszałam dzisiaj. Bo naprawdę dzisiaj słyszę takie troszeczkę wyszukane odpowiedzi, wyszukane słowa, podajecie. A ja mam proste słowo w kopercie, no i tutaj czekam, stoję z tą kopertą, z prostym słowem w środku i czekam na mojego kolejnego zwycięzcę. Przypomnę, że to będzie już mój 4 zwycięzca w dzisiejszym programie, kochani, także to nie jest pierwsza osoba, która wygra pieniądze dzisiaj, to już 4 zwycięzca będzie. Dzień dobry. O. Halo? Tak. Jakie słowo pan ułożył? Może to będzie kawa? Kawa, no to jest, proszę pana, powiem tak, najlepszy pomysł, jaki dzisiaj usłyszałam. Także brawa dla pana, gratuluję serdecznie. Co prawda kawa jeszcze nie jest to słowo z koperty, ale dlaczego najlepsze słowo, które dzisiaj usłyszałam? Bo nie jest to słowo wyszukane. Kawa jest pomysłem takim prostym, nieskomplikowanym. Kawę zwykle pijemy o poranku, może teraz ktoś pije kawę po obiedzie dla odmiany. Kochani, kawa, proste słowo i właśnie takie proste słówka mnie dzisiaj interesują. Kawa jak najbardziej wędruje do listy naszych słów, które dzisiaj usłyszałam, a usłyszałam takie słowa jak Iwo, Kawior, Kevin, Kania i właśnie teraz przed chwilką kawa. Ta kawa, najlepszy pomysł. No ale jaki teraz pomysł usłyszę? Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jakie słowo pan ułożył? Arka. Arka, no fajny pomysł, też podoba mi się to słowo, bo też prosty pomysł, także dopisujemy arkę, jeszcze nie arka w mojej kopercie. W mojej kopercie inne słowo niż arka, inne słowo niż kawa, inne słowo niż Kania, Kawior, Kevin i Iwo. No to jakie ja mogę mieć słowo tutaj w kopercie? Przypominam jeszcze raz, że nie jest to słowo ze wszystkich liter. Te wszystkie słowa, które wypowiadacie, są z liter, które są wybrane z tych literek. No jest coraz trudniej, prawda? Bo trzeba te słówka teraz spamiętać, które padły, żeby nie było tutaj żadnych powtórek. Także ćwiczymy pamięć, że naprawdę dzisiaj zagadka dla osób, na początku były zagadki dla osób spostrzegawczych, teraz zagadka dla osób z dobrą pamięcią, a za chwilkę zaraz zobaczycie, jaka będzie zagadka. Ale na razie jeszcze gramy te, także
Nie będę Wam tutaj zdradzać szczegółów dalszej części programu. Teraz mam nadzieję, że będę mogła komuś wręczyć nawet 1000 zł. Moi drodzy, kto tutaj do mnie wpadnie do studia? Witam, dzień dobry. Dobry. Jaka jest odpowiedź? Kawa. Kawa, ale ja przed chwilką usłyszałam kawa. Usłyszałam kawa. O, ja wiem, że trzeba siebie nawzajem słuchać i mówiłam, że będzie coraz trudniej. To jest gra, w której ćwiczymy pamięć, moi drodzy. Także kawa to byłby fajny pomysł, gdybym go już nie usłyszała dzisiaj. Może wiele osób myśli teraz o kawie, bo dzisiaj takie niskie ciśnienie jest. Także pewnie tych kaw troszeczkę wypiliście dzisiaj. No więc to jest taki dzień, że o tej kawie się myśli. No i o tym, o czym my myślimy, no to to słowo wypowiada się w studio. Ale kochani, jeszcze raz powiem, że nie kawa. Słuchajcie swoich odpowiedzi, słuchajcie tego, o czym wy mówicie, dobrze? Żeby nie było żadnych powtórek. Żadnych powtórek, dobrze? Nie może być. 704-304-304. Ja celowo nie wzięłam tablicy, żebyśmy ćwiczyli pamięć, kochani. No to czekam na kolejnego gracza. Halo? No słucham, halo? Dzień dobry, witam gorąco. Poproszę odpowiedź, jakie słowo pan ułożył? Maniak. Maniak? No fajne słowo i rzeczywiście może być maniak. Duża ilość literek widzę, że wykorzystana. No jeszcze nie maniak, mam nadzieję, że ten maniak nie ogląda nas teraz. Sprytnie pan to słowo ułożył, także gratuluję panu serdecznie. Jeszcze nie maniak, ale jak najbardziej to słówko wędruje do listy naszych słówek, także kolejne słowo więcej do zapamiętania. Robi się coraz trudniej, ale coraz łatwiej też wygrać pieniądze, no bo skoro już tyle słów padło, no to jakie słówko jeszcze dzisiaj nie zostało przez nikogo wypowiedziane? Dobrze, ja przypomnę wam, jakie słowa padły, żeby nie było powtórek i wybieramy razem numer. Czyli tak, do tej pory mieliśmy takie słowa jak kawa, kawior, Iwo, Arka, Kania, Kevin i maniak przed chwilą. No i jeszcze dwóch panów ułożyło słowo ze wszystkich literek, ale to nie o to chodzi, także nawet tych słów nie będę przypominała. Chodzi o to, żeby wybrać niektóre z tych literek. To czy ktoś z was ma w takim razie jeszcze jakieś inne słowo, bo może być to słowo z mojej koperty. Jeśli tak, wybieramy razem numer 704-304-304. Czekamy. No, ktoś wybrał ze mną numer? A jeśli tak, to na pewno za chwilkę cię tutaj usłyszę. To... No, kochani, ja się cieszę, bo za chwilkę ktoś się ucieszy, także ja już się cieszę, że ktoś będzie za momencik być może bogatszy o 1200 zł. A widzę, że reżyser nam tutaj więcej kasy dał. Nawet nie zauważyłam, 1200 zł, moi drodzy, możecie wygrać. Także taka fajna niespodzianka, takie niespodzianki to ja lubię. Moi drodzy, ktoś z was te pieniądze może za chwilkę zabrać ze sobą. Tylko najpierw muszę usłyszeć słówko z mojej koperty. To jest pierwszy taki warunek. Muszę usłyszeć słowo z koperty, a potem to już jakoś pójdzie, prawda? Potem 5 prostych pytań i 1200 zł nawet możesz wygrać. Kto z was ma pomysł na jeszcze jedno słowo? 704-304-304. Uwaga. No, czy ktoś wpadł na jakiś inny pomysł? Czy ktoś ma jeszcze jakieś słówko? Kochani, słuchajcie siebie nawzajem. Dobrze? Bo ja naprawdę tutaj czasami się staram jakąś tam wskazówkę przemycić wam.
No jakoś tam staram się was nakierować na jakąś odpowiedź. Mam nadzieję, że tutaj te wskazówki są pomocne. Kochani, słuchajcie mnie, słuchajcie widzów. To na pewno łatwiej będzie nam tę zagadkę rozwiązać. Jedna osoba jeszcze jest niepotrzebna. Kto to będzie? Kto ma jeszcze jeden pomysł? 704, 304, 304. No. Szybciutko, uwaga. No i jeden gracz. Kochani, 1200 zł nawet za słówko z koperty. Jakiego słowa jeszcze do tej pory dzisiaj nie usłyszałam? Kto ma jeszcze jedną propozycję? Kto ma jeszcze jeden pomysł? No kochani, ta zagadka nam się bez sensu troszeczkę już przekurza, a to nie o to chodzi. Wiecie co? Ja mam taką propozycję. Może wy sobie notujcie te słówka, które padają, dobrze? Zamiast te słówka zapamiętywać, to może weźcie sobie jakąś karteczkę i długopis i zapamiętuj, i zapisujcie te słówka. Bo jak będziecie te słowa zapisywać, to nie będzie już żadnej pomyłki, bo już raz usłyszałam dwa razy słówko kawa. Także jakby pan sobie zapisywał te słowa, to powinien bym tego słowa kawa drugi raz nie usłyszała. Także a kto sprytniejszy sobie te słowa już zapisywał i teraz ma przewagę. Także szybciutko zapraszam jeszcze jedną sprytną osobę. 1200 zł nawet. Jakiego słowa nam tutaj brakuje? Jedna osoba. 704, 304, 304. Czekam. Jedna osoba. No. Kto ma pomysł? Jeszcze jednego słowa nam brakuje. Szybciutko, kochani, jedna osoba. 704, 304, 304. Czekam. Kochani, co się z wami dzieje? Nikt nie ma żadnej propozycji? No bo nie chce mi się wierzyć, że już nie macie żadnego pomysłu. No. Jakiego słówka nie wypowiedzieliście jeszcze? 1200 zł nawet. Dla kogo? No. No co, kochani, się stało? Nagle taka cisza. Tak dobrze nam szło, tyle słów fajnych podawaliście i teraz co, już nikt nie ma pomysłu? No mam nadzieję, że ktoś te słowa pamięta, które padały.
7043304304. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to słówko? Marek. No Marek, bardzo fajne imię, bardzo dobry pomysł, fajne słówko, ale jeszcze nie Marek. No dobra, kochani, ale Marka oczywiście dopisujemy do listy naszych słówek, a ja tymczasem przypominam, co dzisiaj już usłyszałam. Szybciutko sobie notujcie, jeżeli macie kartkę i długopis pod ręką, korzystajcie z okazji. Uwaga, do tej pory mieliśmy takie słowa. Przez chwilę usłyszałam propozycję Marek. Padło także słowo maniak, Kevin, Kania, Arka, Iwo, kawior i kawa. No i jakiego słowa nie usłyszałam jeszcze? Bo jeszcze jakiegoś słowa nie usłyszałam. Proste słowo. Kto z Was ma jeszcze jakiś pomysł? Kto jakieś słówko jeszcze ułożył? 704 304 304. Jedna osoba. Kochani, naprawdę prosta zagadka. 1200 zł nawet. Dla kogo? No. Jedna osoba. Szybciutko, kochani. Muszę teraz kogoś usłyszeć. Halo, dzień dobry. Dobre. I jakie słowo pan ułożył? Makaron. Makaron? No można, można ułożyć. Brawa, brawa dla pana. Długie słowo pan ułożył. I da się to słowo ułożyć rzeczywiście, także super, fajnie pan to słówko ułożył. Makaron dopisujemy do listy naszych słówek. No i ta lista naszych słów jak makaron zaczyna nam się wydłużać, prawda? Już ogromnie dużo tych słów padło, także mam nadzieję, że macie te słowa zapisane i mam nadzieję, że żadnej powtórki tutaj nie usłyszę. Jakiego słowa jeszcze nie usłyszałam dzisiaj? O, reżyser mówi, że czas nas troszkę goni. Dajemy 10 chwil. Reżyser mówi, żebym powiedziała wam, że w kopercie jest imię. Szukamy imienia. Dobra, to jakie imiona usłyszałam, pamiętacie? Żeby nie było powtórki, dobrze? Bo kilka imion usłyszałam. To szybciutko przypomnę. Marek, Iwo i Kevin. Trzy imiona usłyszałam. Trzy imiona tutaj już zostały wypowiedziane. Jakiego imienia jeszcze nie wypowiedzieliście? Nawet 1500 zł. Kochani, był Marek, był Iwo, był Kevin, ale nie usłyszałam jeszcze jednego imienia. 10 chwil macie na to, żeby sprawdzić swój pomysł. Już tylko 9. Kończymy zagadkę. Imię. Jakie imię można ułożyć z tych literek? Wybieramy niektóre literki, układamy imię. 9 chwil jeszcze macie. Jedna osoba. Kto to będzie? 704304304. I uwaga. No, czekamy. Szybciutko, kochani. Jeden gracz jest mi potrzebny teraz. 8. Jakie to imię? No, jakiego imienia nam tutaj brakuje?
Trzy imiona usłyszałam, no ale jeszcze jedno imię tutaj jest. To jest tylko 10 liter, także tych imion jest naprawdę bardzo mało. Jeszcze jedno jest i to imię jest w mojej kopercie. 8 chwil na to, żeby ktoś na to imię wpadł. Szybciutko, jedna osoba. 704, 304, 304. Kto ma jeszcze jeden pomysł? Kochani, szybciutko. Jeszcze jedno imię. 8 chwil. Nie Marek, nie Iwo i nie Kevin. 7. No. Jedna osoba. Słuchajcie, musicie uważnie słuchać. Ja już więcej nie będę przypominała, więc mam nadzieję, że skorzystaliście z okazji i sobie zanotowaliście te imiona. No bo to jest właśnie trudność tej zagadki. Zobaczcie, tutaj za mną nie ma żadnej tablicy. Te imiona wy musicie pamiętać. One muszą być w waszych głowach zapisane, ewentualnie na waszych kartkach. 7 chwil. Kto ma jeszcze pomysł na jedno imię? 1500. 6. No, będziemy kończyć. 6 chwilek nam zostało. Jedna osoba. Kochani, 6 chwil. Kto? No bo zaraz będziemy w połowie odliczania i za chwilkę będę musiała zakończyć zagadkę. Jedna osoba jest mi potrzebna. Kto to będzie? Kto ma pomysł na jeszcze jedno imię? Nie Marek, nie Kevin i nie Iwo. No to? Skoro nie te trzy imiona, to jakiego imienia nam tutaj brakuje? 6 chwilek. Kochani, za 6 chwil kończymy zagadkę. Czas zagadki jest ograniczony. 3 zagadki już rozwiązaliśmy, musimy biec dalej. 5 chwil możemy jeszcze poświęcić na tę zagadkę, a przy okazji tej zagadki mam 1500 nawet do oddania. Kto ma pomysł na jeszcze jedno imię? Siedem, zero, cztery, trzy, zero, cztery, trzy, zero, cztery. Cztery. No i? Ktokolwiek? 3 chwile. Jedna osoba. No szybciutko, kochani, jedna osoba jest mi potrzebna. Co się z wami dzieje? 3 chwile nam zostały. Kto uważnie mnie słuchał? Jeżeli ktoś mnie uważnie słuchał, to przypuszczam, że ma jakieś imię, które się do tej pory nie pojawiło. 3 chwile masz na to, żeby to imię wypowiedzieć. Jedna sprytna osoba. Moi drodzy, naprawdę już jest późno, zbliża się godzina 17, my musimy tę zagadkę zakończyć. 3 chwile jeszcze reżyser nam daje.
jeden gracz. No i? Kto wpada do studia? Kochani, co się z wami dzieje? Jedna sprytna osoba jest niepotrzebna teraz. Nie czekajcie do zera, jak się pojawi zero, to będzie za późno. Teraz muszę usłyszeć telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Karina. Karina, czy da się? No da się ułożyć to piękne imię Karina. Jeszcze nie Karina. Gratuluję serdecznie, że pani udało się to imię wyłowić. Mamy 3 chwilki. Ja dorzucę jeszcze 500 na te 3 chwilki, dobrze? 2000 złotych niech będzie do wygrania. Nie Karina. Kochani, ale Karinę dopisujemy do listy naszych imion. Przypominam, jakie poza Kariną imiona usłyszałam. Marek, Kevin i Iwo. 4 imiona za nami, 3 chwile. I jeszcze jednego imienia nam tutaj brakuje. W tej kopercie to imię siedzi. 2 chwile. Kto z was ma jeszcze jeden pomysł? Kto z was wyłowił jeszcze jedno imię? 704-300-404, nie Karina. To w takim razie jakie imię? Jeśli nie Karina, to? No i jakiego imienia nie wypowiedzieliście jeszcze? To nie jest jakiekolwiek imię. Kochani, to jest imię, które można ułożyć patrząc na te literki. Wybieramy niektóre z tych literek. Nie jest imię dowolne. Tych imię jest garstka. Ale jeszcze jedno imię da się ułożyć z tych liter. 2 ostatnie chwilki. 704, 304, 304. Kto ma pomysł? Kto ułożył jeszcze jedno imię? Kochani. Bo ja naprawdę muszę usłyszeć już odpowiedź. Nie mamy już więcej czasu. 2 ostatnie chwile nam zostały. Muszę kończyć zagadkę. Jedna osoba. Kto to będzie? Kto ma pomysł? 704, 304, 304. Ostatnia chwila. No, jakieś jeszcze jedno imię. Kto ułożył? No, mam nadzieję, że ktoś przed telewizorem jest, oprócz pani, która podała imię Karina. Może ma pani jeszcze jakąś propozycję? Niech pani jeszcze raz wybierze numer, bo jeszcze jest jedna chwila, także powinna pani zdążyć. Tylko teraz. 704-304-304. Jedna osoba. Mamy 0. Uwaga. 704-304-304. Ostatnia szansa. Kochani, czas się skończył. Czekam na telefon. Kto ma jeszcze jedno imię? Kto znalazł jeszcze jedno imię? Nie jakiekolwiek. To jest imię, które da się wyczytać w tych literkach. Tak jak Marek, tak jak Iwo, tak jak Karina, tak jak Kevin. Kończymy zagadkę. No jeden gracz jeszcze. Może teraz.
co to za imię? Uwaga! Kochani, 704-304-304 i... O jakim imieniu zapomnieliśmy? Szybciutko, jedna osoba. Kto z was sobie przypomni? Jeden gracz jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka odpowiedź? Iwona. Iwona, można ułożyć, ale nie jest to Iwona, niestety, jeszcze nie Iwona. Reżyserka, co robimy? Jeszcze sekundkę, dobrze? Dajmy może pierwszą literkę tego imienia. Damy pierwszą literkę? Kochani, literka M, czyli tak jak Marek. Ten Marek to była najlepsza propozycja. Ale nie jest to Marek. Kończymy zagadkę. To jest dogrywka. Pamiętajcie, tylko już nie chcę usłyszeć imienia Marek, bo ta propozycja już tutaj padła. Dobrze, ale na tę dogrywkę jeszcze ja proszę reżysera, żeby dorzucił 1000 zł. Reżyser mówi, że dobrze, że 1000 zł dorzuci, ale już więcej kasy nie da, że za dużo mam tutaj próśb do niego. Proszę go o pierwszą literkę, o podwyższenie pieniędzy. Reżyser mówi, że ogranicza czas, daje 2 minutki. Także ja mówię czas start, kochani, imię na literkę M, które można wyczytać w tych literkach tutaj. Także niedowolne jakieś imię na literkę M. Czyli ten Marek to była najlepsza propozycja, także już drugi raz nie mogę usłyszeć odpowiedzi Marek. Ale jeszcze jedno imię na literkę M można wyczytać w tych literkach, czyli M, a potem wybieramy sobie kilka literek, które są tutaj obok mnie i układamy jeszcze jedno imię na literkę M. Nie Marek, ale... jakieś inne imię, też na literę M. Kochani, 1,5 minutki. 1,5 minuty nam zostało. 704-304-304. Minuta i 20 sekund. 3000 zł nawet. Dla kogo? Kto ma pomysł? Kto wie, jakie jeszcze jedno imię można wyczytać, kto to imię wyłowił z tych literek? Kochani, trzeba po prostu to imię wyłowić. Trzeba wziąć te literki i wyłowić to imię. Kochani, 50 sekund nam zostało. Musimy kończyć zagadkę. Jedna sprytna osoba. Komu przyszło do głowy jakieś inne imię na literkę M, poza Markiem? Bo jeszcze jedno imię na literkę M jest tutaj. No, niecałe 0,5 minutki. Szybciutko, 20 sekund nam zostało, kochani. I uwaga. 10. Kończymy zagadkę, teraz. 8, 7, 6, 5, 4. Jeszcze zdążysz wybrać numer. 3, 2, 1 i uwaga. Czekamy. Jedna osoba. Nikomu inne imię nie przyszło do głowy poza Markiem. Marek, można ułożyć to imię, ale jeszcze jedno jest. My? Jak? Jak Marek, ale jak też M, jak? Słucham, kochani, teraz kończymy zagadkę. Jedna osoba.
704-304-304 i... No, kto ma pomysł? Jeszcze jedno imię na literkę M. No i? No, jakie to imię? A tylko Marek wam do głowy przyszedł, niczego innego tutaj nie wyczytaliście, innego imienia na literkę M? Kochani, może wymyślicie, że to jest jakiekolwiek imię. Nie, to jest imię, które można wyczytać z tych literek, tak jak imię Marek. Ale jeszcze jedno imię na literkę M można wyczytać. Kto? Halo, dzień dobry, witam. Witam. Jaka jest odpowiedź? Marika. Marika, no piękne imię pan wyczytał, ale jeszcze nie Marika, jeszcze nie Marika. Nawet mam koleżankę, która ma Marika na imię, także ładne, fajne imię, podoba mi się. Także fajnie pan to imię wynalazł. Dłuższe imię niż Marek, ale jeszcze nie Marika. Nie Marek, nie Marika. W takim razie co? O jakim imieniu zapomnieliśmy? Może znowu do trzech razy sztuka się uda. Marek, Marika, czyli jedno imię męskie, mamy jedno imię żeńskie. A w mojej kopercie jest... Skoro nie Marek, skoro nie Marika, to... I nawet 3000 zł do wygrania. Moi drodzy, za jedno imię. To nie jest tak, że jakiekolwiek to jest imię, bo tak byśmy mogli tę zagadkę bardzo długo rozwiązywać. Tutaj mamy do dyspozycji tylko te literki, więc układamy to imię tylko z tych literek. Dwa imiona za nami i jeszcze jedno imię jest, też na literkę M. Nie Marek, nie Marika. W takim razie, jakie imię reżyser włożył do koperty? Na literkę M również. Imię, które można wyczytać w tej oto piramidce. Szybciutko, jedna osoba. No, skoro nie Marek, skoro nie Marika, komuś do głowy przychodzi jeszcze jakieś inne imię? Na literkę M? Kochani, na pewno jest jeszcze jedno imię na literkę M, które da się wyczytać z tych literek, bo to imię jest w mojej kopercie, także tutaj no nie ma możliwości, żeby tego imienia nie było, bo to imię jest. Tylko kto z was to imię wyczytał? Jedna osoba... 704-304-304. Czekamy. 3000 nawet. Dla jednej osoby.
Dobrze, reżyser mówi, że te chwile często pomagają. Dajmy 10 chwil, może ktoś tę zagadkę rozwiąże. 10 chwil dajemy, wy, kochani, szukacie imienia na literkę M. Imienia, które da się wyczytać z tych literek. Wiemy, że nie jest to Marek. Wiemy, że nie jest to Marika. 9 chwil. Do 3 razy sztuka jeszcze jedno imię da się wyczytać, też na literę M. Jakie imię mogę mieć w kopercie? 9 chwil nam zostało. Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. Ale teraz, nie za chwilkę, kochani, teraz. Kto ma pomysł? 704-304-304. Jeden gracz. Jedna osoba wystarczy. No wystarczy, że jedna osoba to imię wyczyta i wpadnie do mnie do studia. To już będzie po zagadce. Osiem. Nie Marek i nie Marika. W takim razie, jakiego imienia nam tutaj brakuje? 8 chwilek. Kochani, jedna osoba. Szybciutko, no bardzo was proszę. Tutaj naprawdę nie ma na co czekać. Jeżeli macie to imię, jeżeli to imię wyłowiliście, wyczytaliście z tych literek i wasze imię rozpoczyna się na M, nie jest to imię Marika i nie jest to imię Marek, no to naprawdę szybciutko wybierajcie do mnie numer do studia. 3000 zł nawet mam do oddania. Dla jednej osoby. 7. Szybciutko, jeden gracz jeszcze. 7 chwil. Bardzo często te chwilki pomagają. Mam nadzieję, że teraz też. Może ta 7 szczęśliwa. Może teraz warto wybrać numer. 704-304-304. Kto wpada do studia? No jedna osoba. No i zostało nam 6 chwilek. Kto? Kochani, 704-304-304. Ostatnie chwile i kończymy zagadkę. Jedna osoba. Pięć. No. Jakie imię da się jeszcze tutaj wyczytać? Nie Marek i nie Marika, to wiemy. Ale jest jeszcze jedno imię na M też. Też na literkę M.
Kochani, i na pewno nie jest to na przykład imię, nie wiem, no Magda, tak? Na pewno nie jest to Marta. No bo nie każde imię da się ułożyć z tych literek. Bardzo mało imion da się ułożyć z tych liter, które są tutaj obok mnie. Także jeszcze jedno imię jest. Cztery chwile. No kochani, szybciutko. Jeden gracz. Kto tu wpada? Musimy kończyć zagadkę. Trzy chwilki nam zostały. Jedna sprytna osoba. Kto to będzie? Dwie. Jakie imię tutaj mogę mieć w kopercie? Na literkę M. Nie Marek, nie Marika, tylko? Dwie chwile, za dwie chwile kończymy zagadkę, za dwie chwilki reżyser powie Paulina, otwieraj kopertę. Jeszcze czekamy, także jeszcze szansa dla ciebie, pod warunkiem, że znalazłeś jakieś nowe imię na literkę M. Jedna osoba. Dwie ostatnie chwile. Ostatnia chwila. Jeden. No, czekamy. Kochani, ostatni moment. Jedna osoba. Nie Marek i nie Marika. W takim razie, jakie tu mam imię? M jak? I uwaga, mamy zero. Muszę teraz usłyszeć telefon. Jedna osoba. Po raz ostatni wybieramy numer i ja czekam. 704 304 304. Kto ma jeszcze jedno imię na literkę M? Ktoś musi mieć to imię. Nie Marek, nie Marika, tylko M jak? No może być M jak Marek, prawda? No ale już Marek usłyszałam tę odpowiedź. M jak Marika i M jak? Jeszcze jedno imię. Kochani, kto tu wpada? Kto ma pomysł na jeszcze jedno imię? Na literkę M? No
ale szybciutko, to się musi wydarzyć teraz. Jedna osoba. Już naprawdę nie mamy czasu. Ktokolwiek? Czy ktokolwiek z Was jeszcze jedno imię wyłowił? Na literę M. Imię, które da się wyłowić z tych tutaj literek. Szybciutko, jedna osoba, teraz. M, jak? No jakie to imię? Jest telefon, dzień dobry, jakie to imię? Monika. Monika, no można ułożyć rzeczywiście. Ale nie Monika. Monika się spotka z Wami jutro, także już bardzo gorąco zapraszam na jutrzejsze wydanie naszego programu. Nie Monika. No dobrze, ale rzeczywiście fajnie to Pani wymyśliła, bo proste imię, popularne imię i właśnie fajnymi kategoriami Pani tutaj idzie. Także o to chodzi. Czyli tak, nie Marek, nie Marika i nie Monika. No, dorzućmy jeszcze może 1000 zł, skoro Pani tę Monikę tutaj jeszcze wypatrzyła. Nawet 4000. I? Ale w ogóle patrz, jaki numer. My nie wypatrzyliśmy tej Moniki. Aż dziwne. Naprawdę nie wiem, jak to się stało, także gratuluję Pani serdecznie. No, ale mam nadzieję, że ktoś wypatrzył to imię, które my wypatrzyliśmy. W tych literkach. Dobrze, ja przypominam jeszcze raz, jakie imiona do tej pory padły. Monika, Marika i Marek. A w naszej kopercie jest imię też na literkę M. No i ktoś z Was, mam nadzieję, że to imię wyłowił. Szybciutko. Jeszcze jedno imię tutaj jest. 4000 zł nawet. Szybciutko. Jeszcze jedna osoba. Trzy imiona za nami. No i jest jeszcze jedno imię. Czekamy. Jakie to może być imię? No bo musimy kończyć to zakaz, kochani, naprawdę, jest ostatnia szansa. No, kto ma pomysł? Dobra, kochani, no bo naprawdę nie wiem, co się z Wami dzieje.
Nie wiem, czy mam otworzyć tę kopertę. Ostatnia szansa. Nie Marek, nie Marika, nie Monika. Jakie w takim razie mam imię w kopercie? M jak? Imię, które da się wyczytać, wspominam, przez te literek oczywiście. Także nie jakiekolwiek imię. Jeszcze jedna osoba. Kochani, szybciutko, teraz. 704 304 304. Dobry, jakie to imię? Dzień dobry panu, jakie imię pan wyczytał? Mirka. Mirka, no fajny pomysł, ale co prawda jeszcze nie Mirka, ale super pan to imię wyczytał. Mirka w takim razie zostaje dopisana do naszych imion. Jeszcze jedno imię jest, kochani, także nie poddajemy się, szybciutko szukamy, jeżeli mamy jeszcze jedno imię. Mirka, Monika, Marika i Marek. I jakie jeszcze imię tutaj nam zostało? Tutaj w tych literkach. Popularne imię. No. Ostatni moment, kochani. 704-304-304, nawet 4000. Dla kogo? Mirka, Monika, Marika i Marek. I? Jakie jeszcze imię tutaj jest? W tych literkach ukryte. Kto to imię wyczytał? Ktokolwiek wyczytał jeszcze jedno imię, to już nie, kochani, bo jeżeli nie, to... Zakończymy zagadkę. Siedem, zero, cztery, trzy, zero, cztery, trzy, zero, cztery. Jedna osoba. No bo naprawdę musimy kończyć zagadkę. Kochani, kto tutaj wpada? No jeden gracz. Nie Mirka, nie Monika, nie Marika i nie Marek. Kto? Kochani, nie będę tutaj w nieskończoność czekać, także zagadka musi zostać zakończona za chwilę. Już i tak ta zagadka z nami jest zdecydowanie za długo. Ostatnia szansa. Kto ma pomysł na jeszcze jedno imię? No, kończymy. Jedna osoba.
to tu wpada? No kochani, przyszło kogoś coś do głowy, to kończymy zagadkę. Nie wiem, może weźcie kalendarz, może tam znajdziecie to imię. No słuchajcie, no tutaj wszystko jest podane na tacy, wy patrzycie cały czas na to imię. Tak naprawdę wystarczy wybrać kilka literek i to imię ułożyć. Ktoś, kto mnie uważnie słuchał, ktoś, kto wie, jakie imiona już padły, to powinien ułożyć tę zagadkę, szybciutko ją rozwiązać. Tutaj naprawdę nie powinien mieć ktoś problemu z tą zagadką. Jedna osoba. Jakie to imię? Kończymy. Kończymy zagadkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to imię? Maria. Maria, bardzo dobry pomysł, bardzo fajny pomysł. Rzeczywiście o tym imieniu Maria pomyślałam. To jest proste, łatwe żeńskie imię. Ale jeszcze jest jedno imię. Jeszcze jest jedno imię, które da się ułożyć. Nie Maria. Nie wiem, może podpowiemy jakoś widzom, no bo jak ktoś jeszcze jakieś imię ułożył. Może podpowiedzmy widzom, żeby już nakierować na to konkretne nasze imię, które mamy w kopercie. Dajmy może jakieś literki czy coś. No bo tak nie bardzo wiem, co zrobić teraz. Reżyser mówi, że pokażemy z ilu literek to imię się składa. No. Troszkę zmieniliśmy formę tej zagadki, bo musimy, reżyser mówi, się pozbyć tej zagadki. M, pierwsza literka oczywiście, trzecia R, potem czwarta I. No dobrze. Jakie to imię? Kochani, 2 minuty i 50 sekund możemy zaczekać, także to jest czas na skojarzenie, jakie to imię, wybranie numeru i na to, żeby wpaść do mnie do studia. 704-304-304, jak tylko będziesz miał to imię, od razu wybieraj ten numer, wpadaj tutaj do mnie na antenę. Jedna sprytna osoba. Kochani, kto to będzie? Kto ma pomysł? Kto wie, jakie to jest imię? 4000 nawet. Dwie minuty i 20 kilka sekund. Na te 2 minutki reżyser mówi, że dorzuci jeszcze 1000 złotych, 5000 nawet. Ale ktoś w ciągu tych 2 minut musi wpaść tutaj do mnie do studia z tym imieniem. Nie mamy już czasu. 5000 złotych nawet dla jednej osoby. Kochani, kończymy zagadkę. Minutka i 50 sekund. 704, 304, 304. Kończymy.
półtorej minuty. Jedna osoba. Kto? Kto wie, jakie to imię? Kto skojarzył? Minuta. No tutaj trzeba skojarzyć, ale w ciągu minuty ktoś musi wpaść na antenę. Nie mamy już czasu. Jakie imię tutaj ma? 50 sekund. Uwaga. Będziemy kończyć. 30 kilka sekund. Kto skojarzył? 20. Piętnaście. Uwaga, kończymy. 10. I 5, 4, 3, 2, 1. I słucham. Nawet 5000 złotych za jedno imię dla? No, to jest zagadka koni na rozgrzewkę. No, a tutaj się okazuje, że nam zajęła naprawdę dużą część programu. Myślałam, że góra z trzecim, czwartym telefonem rozwiąże ci tę zagadkę. A tutaj... No, ale dzięki temu ktoś może wygrać nawet 5000. Także to jest ten moment na dzwonienie. Jakie to imię? No do tej pory padły takie propozycje jak Monika, Marika, Marek, Mirka, Maria. Teraz już tutaj reżyser nam dał literki, żeby nam ułatwić zadanie. Jakie imię tutaj mam w kopercie w takim razie? Kończymy zagadkę. Teraz tę zagadkę musimy rozwiązać. Jedna osoba. Uwaga. Kończmy. Siedem, zero, cztery, trzy, zero, cztery, trzy, zero, cztery. No, jakie to imię? Nikt nie skojarzył? No nie wierzę. No i nie wierzę w to, że nikt nie skojarzył. Jedna osoba musiała skojarzyć.
No i? Za chwilę. Nie. To może dajmy ludziom czas jakiś na myślenie. To nie wiem, co zróbmy. No, szybko, kochani. Dobrze, 5 chwilek i albo rozwiążecie tę zagadkę, albo niestety musimy kończyć. 5 chwil, jedna osoba. Kochani, kto wie, jakie imię mam w kopercie? Nie Marika, prawda? No bo Marika już usłyszałam, już ktoś wypowiedział w takim razie. 3. Kończymy zagadkę. Ostatnia osoba w tej zagadce, kochani, teraz. Dwie chwile. Kończymy. Dwie chwilki nam zostały teraz. Jeden. Kto tu wpada? Kochani, jeszcze nie pojawiło się zero, także teraz muszę kogoś z was tutaj usłyszeć. Jeden gracz. I uwaga, mamy zero. Czekamy. Nie Marika, pamiętajcie. Uwaga, 704-304-304. Ostatni moment. Kogo tutaj słyszę? Halo, dzień dobry. Halo. 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 No i po co ktoś wybiera numer, jeżeli nie wypowiada imienia?
Nie, no to jest najgorsza z możliwych odpowiedzi, bo kochani, ja czekam na to, żeby ktoś wypowiedział to imię, a ktoś blokuje komuś po prostu linię. Ja nie rozumiem, po co ktoś wybiera numer, jeżeli nie ma nic mądrego do powiedzenia. Przecież to jest bez sensu. Nie wiem, kochani, no... Bo ja za chwilkę będę musiała pokazać rozwiązanie, bo reżyser też się widzę, że zdenerwował. I taka sytuacja naprawdę jest bezsensowna, bo ktoś może ma pomysł i teraz ktoś zablokował komuś linię, prawda? Kochani, no czekamy, czekamy. Ale już bardzo proszę, bez głuchych telefonów, nie w takim momencie, bo jeżeli teraz usłyszę znowu jakiś głuchy telefon albo nie usłyszę telefonu, to reżyser i tak po prostu to imię wyświetli. Ja nawet nie muszę pokazywać tego imienia. Reżyser po prostu tutaj uzupełni do końca te literki. Nie Marika. Pamiętajcie. No to... Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Może Maryna? Pewnie, że tak. Gratuluję serdecznie. Gratuluję serdecznie. Proszę bardzo. Wygrała pani w tym momencie nagrodę gwarantowaną 100 zł. I proszę pani, będziemy teraz... grać o bonus. Mam dla pani przygotowanych 5 pytań i mamy 30 sekund. Czy jest pani gotowa? Jestem gotowa. No dobrze, to zaczynamy. Pytanie pierwsze. Ile dni ma kwiecień? O, skąd ja mogę wiedzieć? To niech pani strzela. Matka. 30? Tak. Czy padalec zwyczajny to jaszczurka czy żmija? Jaszczurka. Który polski film był nominowany do Oscara w 1963 roku? Nie wiem. Bardzo znany film. No dobrze, czas się skończył, to już mogę zdradzić, co to był za film. Nóż w wodzie. Także z trzecim pytaniem tutaj się nie udało. A z tymi miesiącami, no to tak się liczy, prawda? Styczeń, luty, marzec, kwiecień. No i jak jest dołek, to wtedy jest 30 dni. Także jak nie będziecie wiedzieli, to sobie szybciutko w ten sposób policzcie. A my biegniemy szybko do kolejnej zagadki. No i już za chwilkę reżyser zdradzi, co przygotował. No dobrze, reżyser przygotował tutaj obrazek. Ja mam tylko propozycję taką, żebyśmy nie dawali na przykład 50 zł czy tam 100 zł, tylko zostawmy te pieniądze. Skoro nie udało się pani tych pieniędzy wygrać, tego bonusa, to zostawmy 5 tysięcy. W końcu mamy te pieniądze. To jak, panie reżyserze? Zostaw te 5 tysięcy. Może komuś się uda przy okazji tej zagadki. Udało się, kochani, 5 tysięcy złotych nawet. Sami widzicie, że naprawdę, naprawdę proste pytania były. To pytanie pierwsze, ile dni ma kwiecień, prawda? No to naprawdę proste. Także moim zdaniem ktoś jeszcze dzisiaj tego bonusa naszego zgarnie, a ja szybciutko już tłumaczę, o co chodzi w tej zagadce. Znajdź dwie ludzkie twarze ukryte w kawie. Bardzo ciekawa zagadka. Zagadka na spostrzegawczość, czyli widzicie na tym obrazku są w tych ziarenkach gdzieś ukryte ludzkie twarze, okazuje się. No to trzeba poszukać do dzieła, kochani. Podejdźcie blisko do telewizora, no i szukajcie. Dwie ludzkie twarze. Dwie ludzkie twarze. Może powiększ to na chwilkę i dajmy ludziom czas na szukanie. Może wtedy będzie łatwiej. A, okej, reżyser mówi, że już jest powiększona zagadka, że bardziej nie może powiększyć. No dobra, kochani, no to czas na szukanie. Podejdźcie blisko do telewizora i wypatrzcie tam dwie ludzkie twarze.
Kochani, jak wam idzie? Czas na myślenie? No w zasadzie już się skończył, reżyser tutaj na mnie krzyczy. No to mam nadzieję, że ktoś z was rozwiązał tę zagadkę, bo mam przy okazji tej zagadki bardzo fajne pieniądze, dodatkowe 2000 zł. Czyli w sumie 7000 zł. Ja te 7000 dla was przyniosłam. Specjalnie z sejfu zabrałam te pieniądze dla was. No i zobaczyłam, że 7000 jest, no to mówię do reżysera, no to dawaj 7000, prawda? Skoro te pieniądze mamy. 704304304. Moi drodzy, od A do E, od 1 do 10, gdzieś tutaj są ukryte ludzkie twarze. Musicie mi te dwie ludzkie twarze wskazać, pokazując po prostu, podając współrzędne, prawda? Musicie podać na przykład A1 i pokazujecie taki kwadracik, mówicie A1 i na przykład jeżeli tam byłaby ukryta ludzka twarz. Kochani, ja mam tutaj 7000 zł. Kto z was chce po te pieniądze sięgnąć, to szybciutko niech do mnie wybierze numer i poda mi współrzędne, czyli dwa pola, dwa kwadraciki, gdzie ukryte są dwie ludzkie twarze. No gdzieś te ludzkie twarze są ukryte. Gdzieś w dwóch kwadracikach. Mamy tutaj tych kwadracików 50, no więc raczej strzelać to nie proponowałabym, bo może być ciężko. Trudna zagadka, bo to są ziarenka kawy i okazuje się, że tutaj są ukryte dwie ludzkie twarze. Także zagadka jest naprawdę trudna. To już jest no taki wysoki poziom. Trzeba mieć taki sokoli wzrok, umieć patrzeć inaczej niż wszyscy. Trzeba umieć wypatrzeć po prostu ludzkie twarze w ziarenkach kawy. Normalny człowiek będzie tutaj widział ziarenka kawy, a ktoś, kto ma taki sokoli wzrok, wypatrzy tutaj dwie ludzkie twarze. No mam nadzieję, że taka osoba jest przed telewizorem. Dwie ludzkie twarze, podajecie współrzędne, podajecie mi literkę i cyfrę. Gdzie, w jakim polu ukryta jest ta ludzka twarz? No i drugą literkę, i drugą cyfrę, czyli drugie pole, bo tutaj w tej zagadce chodzi o to, żeby wskazać dwie ludzkie twarze. Czyli dwa pola musicie wskazać. No dobrze, kochani, jakby się okazało, że już jedna osoba jest, która to zrobiła, to zapraszam szybciutko tutaj do mnie do studia 704-304-304. 7000 zł nawet. Ja te pieniążki, kochani, tutaj mam. A jak one fajnie wyglądają, powiem wam naprawdę. Pokazać wam te pieniądze, bo już tak sobie myślę, na co ja bym wydała te 7000. 7000 zł. Tutaj jest 7000. Kto z was chce po te pieniądze sięgnąć? Słuchajcie, ja mam dla was taką radę. Wiecie co? Podejdźcie blisko do ekranu. Nie wiem, przyłóżcie do ekranu telewizora jakąś kartkę, linijkę i przeanalizujcie tak milimetr po milimetrze każde pole. I gdzieś znajdziecie te dwie ludzkie twarze. No musi się udać. Na pewno się uda. Ja wiem, że jest to tak, że czasami no, trzeba mieć naprawdę dobry wzrok, bo może być osoba, która będzie się wpatrywać w to konkretne miejsce i nie dostrzeże tam ludzkiej twarzy, bo to jest zagadka dla osób, które patrzą inaczej po prostu niż wszyscy. No jakoś umie ktoś może tę ludzką twarz tutaj wypatrzyć. No nie wiem, szukamy. No, reżyser się pyta, czy uda nam się do 18 pozbyć tej zagadki. No mam nadzieję, że się uda. A co, już 18 się zbliża, tak? No to zegarek pojawił się tutaj w lewym górnym rogu. Jest 17:57, 20 kilka sekund, co oznacza, że zostało nam 2,5 minuty do godziny 18. Także zapraszam do studia przed godziną 18 oczywiście. Ale tylko przygotowaną osobę, czyli tylko osobę, która znalazła dwie ludzkie twarze tutaj. Szukamy,
Szukamy, szukamy. 2 minutki i 15 sekund. Nawet nie wiem, czy jest czas na szukanie, czy to nie jest przypadkiem czas na dzwonienie już. No, reżyser mówi, że znaleźć się już raczej nie uda. Czas na szukanie już był. Teraz jest czas na dzwonienie. Jedna osoba. Kto tu wpada? No i kochani, minuta i 20 sekund. Ostatnie chwile zagadki, teraz. Teraz szybciutko wybierajcie numer. Niecała minuta. Jedna osoba. Literka, cyfra. Gdzie są ukryte ludzkie twarze? Kochani, pół minutki nam zostało. Czekamy tylko do godziny 18. Za 30 sekund właśnie jest godzina 18, więc ja muszę kogoś z was usłyszeć przed 18. Jedna osoba. Dwie ludzkie twarze. Gdzie one są? W których kwadracikach? No, moi drodzy, macie jeszcze 15 sekund. Może warto po raz ostatni wybrać ten numer. 704-304-304. Uwaga, 18. Teraz. No? Jedna osoba, 18:35. No co się dzieje? Nikt nie znalazł? Za trudna zagadka, tak? Czy komuś się udało? Kochani, ja tutaj nawet wynegocjowałam więcej pieniędzy niż przy poprzedniej zagadce. Wiem, że zagadka jest bardzo trudna i właśnie dlatego reżyser się zgodził na 7 tysięcy nawet. Tylko czy jest ktoś przed telewizorem, kto tę zagadkę rozwiązał? No teraz nie możecie nas zawieść. Jedna sprytna osoba. Kto ma sokoli wzrok? Kto wypatrzył tutaj dwie ludzkie twarze? Ja wiem, że to dziwnie brzmi, że gdzieś w ziarenkach kawy ukryte są ludzkie twarze, no ale tak nasz grafik tę zagadkę sporządził. Gdzieś tutaj te dwie ludzkie twarze są ukryte. Kto je wypatrzy? No i czekamy. Czekamy. Jedna osoba.
zastanawiam, może komuś się udało znaleźć jedną twarz na przykład. I teraz ktoś szuka drugiej. Coś z reżyserem możemy tutaj ponegocjować. Może zapłacimy za jedną twarz. No bo nie mamy nic do stracenia, wiesz, no. I tak musimy kończyć zagadkę. A może jest przed telewizorem osoba, która znalazła jedną ludzką twarz? No to niech ktoś ma szansę zarobić 7 tysięcy. Zobaczymy, jaka będzie decyzja reżysera. A jakby ktoś miał jedną ludzką twarz, to... No to nie wiem, czy może dzwonić, czy nie może dzwonić. Może dzwonić. Kochani, jeżeli ktoś ma jedną ludzką twarz tutaj ukrytą w tej kawie, znalezioną, to może wybierać do mnie numer. Reżyser się zgodził, powiedział, że zapłaci za jedną ludzką twarz znalezioną. No to teraz uwaga, 704, 304, 304, kto pierwszy, ten lepszy. Sprytna ta zagadka jest, mamy tutaj mnóstwo tych ziarenek kawy i gdzieś tutaj ludzka twarz ukryta, więc ta twarz może być tak naprawdę wszędzie. Żebym ja wiedziała, że rozwiązałeś zagadkę, musisz podać literkę i cyfrę kwadracika, po prostu gdzie tak ludzka twarz jest ukryta. Szukamy. Jak udało się komuś? Kochani, nawet 7 tysięcy złotych płacimy za jedną ludzką twarz znalezioną oczywiście w tych tutaj ziarenkach nade mną. Komu udało się wypatrzyć tę ludzką twarz? Podajesz mi literkę i cyfrę pola, gdzie ta ludzka twarz jest ukryta. Czy komuś się udało? No i? Ktoś znalazł? Szukamy, szukamy. No kochani, szybciutko. Komu się udało? Literka, cyfra. Pola, w którym ukryta jest ludzka twarz. No i? Komuś się udało? Czy ktoś znalazł? Dobrze, kochani, 5 chwil możemy jeszcze wam dać i kończymy zagadkę, niestety. Każda zagadka ma swój określony czas, no i czas tej zagadki dobiega końca. Jeszcze kilka zagadek, kochani, przed nami, a już jest bardzo, bardzo późno, już jest po 18. 5 chwil nam zostało.
704 304 304 304. Kończymy zagadkę. Cztery. Chwilki. Dwie. Dwie chwile nam zostało. Kochani, my naprawdę musimy kończyć. Jedna osoba. Kto tu wpada? Jedna twarz. Gdzieś tutaj ona jest. W tych ziarenkach kawy ukryta. Kto sobie z tą zagadką poradzi? Jeden. Kochani, kończymy. Jak pojawi się tutaj zero, będzie za późno. Jedna osoba. Mamy zero, literka i cyfra. Gdzie tu ukryta jest ludzka twarz? 704-304-304, ostatni dzwonek, uwaga. Kochani, czas nam się skończył. To jest czas na wybranie numeru. Litera i cyfra. Gdzie tu jest ukryta ludzka twarz? Literka, cyfra, nic więcej. No i jak wam idzie? Ktokolwiek? Nie mamy czasu, chyba nikt nie wypatrzył, no chyba nikt nie zauważył tej ludzkiej twarzy, bo nie słyszę telefonu, no gdyby ktoś tę ludzką twarz zauważył, to już bym tutaj miała przecież telefon, prawda? Kochani, jedna osoba. Ktokolwiek?
No i? Czekamy. 704-304-304. Jedna ludzka twarz. Współrzędne jednego obrazka, muszę usłyszeć teraz w studio. Współrzędne jednego pola. Tam, gdzie ta ludzka twarz jest ukryta. Które to pole? Literkę i cyfrę musisz mi podać, ale to teraz. Z jednej reżyser zrezygnował, wystarczy podać mi jedno pole, gdzie ukryta jest ludzka twarz. Bo były dwie. 7000 nawet, uwaga. Kto? Jedna osoba. Siedem zero cztery, trzy zero cztery, trzy zero cztery. No i czekamy. Kochani, mamy zero. To jest ostatnia szansa na to, żeby te pieniądze wygrać. Tylko teraz muszę cię usłyszeć. Jedna sprytna osoba. Kto to będzie? Kto widzi tę ludzką twarz, to teraz. Czekamy. No. Jedna osoba. Kto? Kto znalazł ludzką twarz? Musisz mi podać literkę i cyfrę tego pola, gdzie ta ludzka twarz się znajduje, współrzędne tego obrazka, tego konkretnego pola muszę usłyszeć tutaj na antenie. Wydaje mi się, że wszystko jest jasne, tylko po prostu nikt nie znalazł tej ludzkiej twarzy i na tym polega problem, no bo mamy już zero. Zagadkę musimy kończyć. No i? No kochani, my musimy kończyć program, okazuje się, także doczekaliśmy się. No ta zagadka zostanie z nami do końca programu, już nic innego nie zdążymy zagrać, ale teraz muszę usłyszeć kogoś, kto znalazł tę ludzką twarz. To jest ostatni moment, już czasu na szukanie nie ma, bo to jest koniec programu. Także teraz jest jeszcze czas na to, żeby wybrać numer do mnie do studia. Czy ktoś taki jest przed telewizorem?
jedna osoba. 704, 304, 304. Kochani, koniec programu. Uwaga! Tutaj słyszycie, że reżyser daje nam znać wszelkimi możliwymi sposobami, że musimy już kończyć. Ale jeszcze poczekam na jedną osobę. Tylko teraz. Czy jest ktoś z was, kto znalazł tą ludzką twarz? 704-304-304, jeżeli tak. Jeżeli nie, nie wybieraj tego numeru. Kto? Kto znalazł tę ludzką twarz? Kto z was ją wypatrzył? Musisz mi podać współrzędne pola. Literkę i cyfrę. No i czekamy. Jedna osoba. Kochani, może warto po raz ostatni wybrać numer tutaj do nas, do studia. Nawet jeżeli próbowałeś, to czasami jak jest trudna zagadka, ten numer trzeba wybrać ponownie. Także może jeszcze raz wybierzmy teraz ten numer. 704-304-304. Kochani, naprawdę my musimy już kończyć program. To jest ostatnia szansa. Ja jestem przygotowana, żeby komuś oddać pieniądze. Tutaj mam kopertę z pytankami. Także ja jestem gotowa, żeby ktoś wygrał nawet 7 tysięcy złotych. Tylko teraz muszę cię usłyszeć tutaj na antenie. To jest ostatni moment. Uwaga, czekam. Jedna osoba. I czekamy, czekamy, czekamy. Jedna osoba. No ktoś za chwilę się ucieszy, kochani, teraz. Ostatni moment. Kochani, albo ktoś wybiera teraz numer, albo kończymy. Czekam. I? No. No i co, kochani, mam kończyć program bez zwycięzcy mojego? No powiem wam szczerze, że nie biorę takiej możliwości w ogóle pod uwagę. Ktoś musi tutaj do mnie wpaść. Jedna osoba. Dobra? To będzie mój oczywiście kolejny dzisiaj zwycięzca, bo już kilka osób wygrało pieniądze.
po raz ostatni może wybierzmy numer i ja czekam trzy chwilki. 704, 304, 304. Trzy chwile ode mnie. Trzy. Dwie. Uwaga. Dwie chwile nam zostały. Szybciutko. Jeszcze raz warto wybrać numer. 704, 304, 304. Kto tu wpada? Kto tu wpada do studia teraz? I ostatni moment, uwaga. Kochani, muszę kończyć program. To nie jest koniec zagadki, to jest koniec całego programu. Ostatni moment. Jeszcze zdążysz, teraz. 704, 304, 304. Uwaga. Kto tu wpada? Kochani, mamy zero. To jest ostatni moment. Jeszcze czekamy. Póki widzisz mnie, póki widzisz zagadkę, możesz spróbować. Ale kochani, za chwilkę stąd znikamy. Za momencik na ekranie coś zupełnie innego. Szansa na 7000 zł przypada. Jutro oczywiście szansa na kolejne pieniądze, pewnie będą kolejni zwycięzcy, ale mam nadzieję, że jeszcze dzisiejsze wydanie programu zakończę z kimś, że ktoś jednak tutaj wpadnie do mnie do studia. Jedna osoba. Uwaga. Ajajajajaj. Ostatni dzwonek, reżyser też mówi. Kochani, my nie mamy już czasu. Ja muszę się z wami żegnać. Chyba, że jest teraz ktoś, kto wybiera numer. To jeszcze sekundkę zaczekam. 704, 304, 304. I ktokolwiek, jedna osoba mi wystarczy. Ja tutaj tłumów nie szukam. Jedna sprytna osoba. Uwaga, kto wypatrzył ludzką twarz? Tutaj w tych ziarenkach kawy. Ktokolwiek? Czy komuś się to udało? Musimy kończyć. No, kochani, mam pytanka. Jeszcze czekam na ciebie. Jeszcze czekam na jedną osobę. Czy komuś się uda tutaj do mnie trafić? No kochani, patrzę na pytania, ale naprawdę są bardzo proste, także tylko teraz czekam na telefon od osoby, która wypatrzyła tę ludzką twarz. Czy komuś się to udało? 704-304-304. Uwaga! Jedna ludzka twarz. Musisz podać mi numer pola, literkę i cyfrę tego pola, ale musi to się wydarzyć teraz. Kochani, komu przeczytam te pytania? Kto ze mną powalczy o 7000 zł? Jedna osoba. No. Numer pola od A do E, od 1 do 10, gdzie ukryta jest ludzka twarz, to? I kto wygra? Być może dzisiaj 7000 zł. Kochani, szybciutko. No jedna osoba. Jest ktokolwiek tutaj przed telewizorem jeszcze, czy już nikogo nie ma? Ja wiem, że zagadka jest trudna, no ale nikomu się nie udało? Jedna osoba wystarczy, naprawdę. Tutaj nie szukamy tłumu. Czekamy na jedną sprytną osobę. Kto to będzie? Kto ma pomysł? Kto znalazł tę ludzką twarz? Czekam. Naprawdę muszę się z wami żegnać, także już
Od razu bardzo serdecznie zapraszam Was na jutrzejsze wydanie naszego programu o godzinie 15.45. Program poprowadzi dla Was Monika. A dzisiaj ja się już po prostu z Wami żegnam. Mam nadzieję, że jutro będzie szło Wam lepiej, chociaż już miałam kilku zwycięzców dzisiaj. Kilka osób. Ale jest jeszcze jeden zwycięzca chyba. Dzień dobry. A witam. Witam serdecznie. Gdzie ta ludzka twarz jest ukryta? B jak Bianka 3. B jak Bianka 3. Sprawdźmy. Tak jest, zgadza się. Gratuluję Panu serdecznie. Wygrał Pan na nagrodę gwarantowaną, czyli 100 zł, a teraz będziemy walczyć o bonus. Mam dla Pana przygotowanych 5 pytań, mamy 30 sekund. Czy jest Pan gotowy? Nie. Pytanie pierwsze. Kiedy obchodzimy Barbórkę, czyli Dzień Górnika? 4 grudnia. Kto jest marszałkiem polskiego Sejmu? Uhoho. No już na pewno nie. Sikorski? Gdzie odbyły się letnie igrzyska olimpijskie w 2000 roku? Nie powiem. Nie będzie pan strzelał? Nie. W Australii, w Sydney. Gratuluję wszystkim moim dzisiejszym zwycięzcom. Jutro program o 15.45.